Z Teatru Marzeń witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Na Old Trafford przed nami emocjonujący spektakl. Rooney, dokładne i celne podanie. Precyzyjne podanie. Nani? A teraz Berbatov, Plecha. No i przejęli w ostatniej chwili. Kaka teraz? Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. Dimitar Berbatov. Och, ładnie to zrobił. Rozpoczną grę od rzutu z autu. Dobrze w pole karne. Pole karne, obrońca przejmuje przytomnie. Mamy rzut wolny. Nani, Ebra, a teraz Berbatov, celnie, dobrze. A teraz przy piłce Kaka. Ach, pech, kontuzję odniósł jeden z najbardziej bramkostrzelnych zawodników. To może mieć skutki dla całego sezonu. Marcelo. Bardzo dobre podanie. Higuain przy piłce Kaka. Czy to wykorzysta? Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Wspaniale przechwycił. A teraz Cristiano Ronaldo. A teraz Xabi Alonso. Teraz Kaka. Nie wiem, czy był spalony, no ale sędzia decyduje. Rooney przejmuje piłkę. Podał do partnera. Nieudana akcja. Teraz Cristiano Ronaldo. Przerywa tę ciekawie zapowiadającą się akcję. Nani. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. A teraz Kaka. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Uderzenie w stronę bramki, ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. No, wysoko teraz podawał. No, udało się przejąć. Higuain. Rio Ferdinand teraz. Rafael. Plecho. To mogło być groźne, gdyby nie ten przechwyt. Cristiano Ronaldo teraz. Kaka. To będzie rzut wolny. Sędzia pozwala kontynuować akcję. Przywilej korzyści, bardzo słusznie. Niedokładne podanie Cristiano Ronaldo i przy piłce drużyna przeciwna. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Spalony! Szkoda tej szansy. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. Ma
Marcelo. A teraz Cristiano Ronaldo. Świetny, samotny, długi wypad. Pewna i spokojna interwencja bramkarza. Ależ anemiczny był ten strzał. Pepe. Sergio Ramos. Pepe. Teraz Cristiano Ronaldo. Higuain. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. Ryzykownie, ale udanie. Znalazł się na czystej pozycji. Jest okazja, ależ uderzenie, poprzeczka. Walka bark w bark, ale górą obrońca. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Nani. Uwaga, zacentrował w pole karne. Aj, jaka bramka! Mamy powtórkę, spójrzmy jak znakomicie główkował. Świetna sytuacja, bramka nie do obrony. Higuain. Teraz Rio Ferdinand. No i Rooney. Fletcher. Dobrze, ucieka obrońcom. Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Higuain. Przekazał piłkę partnerowi. Kaka teraz. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Marcelo. Mieliśmy przerwę w grze. Słusznie sędzia dolicza dodatkowe minuty. Valencia. Fletcher. Przechwyt, ale nie opanował. A teraz Xabi Alonso. Ryzykowna, ale udana interwencja. A teraz Rooney. Nani. Przywilej korzyści, no i czekamy teraz na dobre dośrodkowanie. Czas na przerwę, sędzia zakończył pierwszą połowę. Niewiele działo się do przerwy. A spodziewaliśmy się przecież ciekawego spotkania. Sędzia właśnie rozpoczął drugą połowę. I Kaka. Berbatov fatalnie, wprost pod nogi przeciwnika. Ładnie dograł. Sędzia przyznał rzut wolny dla Manchesteru United. Ależ piękne podanie. No, przejął, ale nie opanował piłki. Dobra okazja. Jest gol! Ależ finezja i czyste uderzenie piłki. Nie na darmo cieszy się sławą prawdziwego wirtuoza. Marcelo. I za moment gra zostanie wznowiona z rzutu wolnego. Bez namysłu wznawiają grę. Valencia. Wow, ale zagranie. Oddał piłkę. Gwizdek i mamy rzut wolny. Przy piłce Rooney. Słabo gra w obronie. Dobrze dograł. Czy to wykorzysta? O la la, jaka bramka! Rozkręcił nam się na dobre. Druga bramka w jego wykonaniu. Ależ piękna była cała ta akcja. Seria podań, doskonałe wyjście na dobrą pozycję i znakomite wykończenie. Lepiej nie można było tego zrobić. Fletcher. A teraz Berbatov. Rooney. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Cristiano Ronaldo. Dobrze się pokazał. Ta bramka zmniejsza nieco przewagę rywali. Szybko odrabiają straty do rywali
Przepiękna odpowiedź, co widzimy w powtórce. I znów zaczynamy ten mecz od początku. Higuain. Ależ się przedarno. Arbiter podyktował rzut wolny. Ależ, jak on to zrobił, kapitalnie obronił. A teraz Berbatov, Fletcher. Valencia naciskał obrońcę, ale bezskutecznie i będzie szansa. Ładny atak pozycyjny, cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. No, wyręczył teraz bramkarza. A teraz Berbatov. No, trzeba pochwalić go za to podanie. Valencia. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Dośrodkowanie! Czy to wykorzysta? Poniosły go emocje, ale dobre wybicie. Jest zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Twarda walka, no i traci piłkę. Teraz Rooney. Wspaniale gra. Ciekawe, co teraz pokaże. Koledzy liczą na niego, ale słusznie. Potrafi zagrać w sposób zupełnie nieprzewidywalny. Nani. A teraz Berbatov, Fletcher. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że wybija, ale piłka wciąż w polu. Zawodnik bez piłki wychodzi na pozycję. Nieudane podanie Higuaina, piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Świetna technika, duże brawa. Carvalho. No i Cristiano Ronaldo. Świetnie teraz powalczyli, ale górą obrońca, który odebrał piłkę. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Na tym stadionie rozegrany został pamiętny włoski finał Ligi Mistrzów w 2003 roku. Rozstrzygnięcie zapadło dopiero po serii rzutów karnych. Milan pokonał wtedy Juventus. Manchester United wykonywać będzie rzut rożny. Higuain. Cristiano Ronaldo. Evra. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. No, znakomicie przerwał tę niebezpieczną akcję obrońca. No, udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Zdobywają bramkę. No, powtórka.